Ja już parę lat to tylko od jednego zająca idę koło chaty, bo ja tu trochę mieszkam na poboczu. A dawniej to za jedne polowanie, jak my polowali w Dąbroj, bo było pierw jedne koło, później było 40, chyba 8 myśliwych nas, to już rozdzielili się na dwa koła, bo to było za ciężkie polowanie. No to czasami 10-11 się strzeliło za raz. A odłowy robili żywych zajęcy, to powierzy pan, że my za dzień w siatkę łapali żywych. To się kompletowało. Dwie samiczki, jeden samiec. To my po 300, po 400 łapali za dzień. Siatki rozstawiali. Wysokości 2 metry do kilometra długości. My już jako myśliwe stare wiedzieli, którędy te zające przechodzą. Rozstawiali siatki na takich kolkach. Oczka gdzieś. O, rzadkie. 30 na 30, także on głową wchodził w te oczka. Zajął. No i wstawiali klatki te i tam już siadali łapacze tak zwane. Myśliwe młode albo chłopaki takie. I to przed siatką gdzieś stawiało się 15-20 metry i ten łapacz siedział za tą klatką. A z tamtej strony znowu brało się gdzieś do 2 kilometrów, do kilometra, nagonka szła. Brali tak 50, 60, 80 naganiaczy i to gnali tak zająca. I on doleci, wie pan, do tej siatki i łapkami tak jak uderzył. I ta siatka z tej kołka spada i nakrywa jego. I on wtedy łomoczy się i ten łapacz wyskakuje, dobiega jego za nogi i do klatki, siatkę powiesi i znowu schowaj. Czyli było tyle zwierzyny, że nie trzeba było strzelać. Ja nie było, że to no, na po obronić się. Trzebek trzeba go zajmować było, obronić się. A ile teraz jest zajęć? Proszę? Ile teraz jest zająca? Teraz zajęć? Ja mówię, że jednego zająca w tym roku widziałem. Ja dwa.